Nazywam się Krzysztof Kaszczana, mieszkam w Lipnie koło Leszno, to jest województwo wielkopolskie. Moja przygoda z Panem Jezusem zaczęła się praktycznie w domu mojej przyszłej żony, kiedy chodziłem na nabożeństwie do Iwonki, dlatego że moja mama czytała Pismo Święte. Nie była wtedy jeszcze osobą wierzącą, ale tam, kiedy czytaliśmy Słowo Boże i zapamiętywałem te fragmenty Słowa Bożego, w sercu rodziło się pragnienie właśnie poznawania Boga. Nie było tam wtedy kościoła, ale wiadomo, jak to w młodym życiu człowiek zachowywał to w sercu. Dni mijały, 17 września 1988 roku weszliśmy w stan małżeński i tak byliśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Mając w świadomości to, że poznałem Boga przez Słowo, często powracaliśmy do czytania Słowa Bożego i do mówienia o tym, co mówi ta księga. Mama poznała nas, co prawda, z ludźmi z tej samej wioski, z ludźmi wierzącymi biblijnie. I oni, kiedy mówili nam o Słowie Bożym, kiedy razem czytaliśmy, modliliśmy się, zauważyłem te właśnie wszystkie nieścisłości związane z tym, że będąc katolikiem, nie zgadza się to wszystko z tym, co mówi Słowo Boże. I podjęliśmy taką decyzję z żoną, że jednak wyjdziemy z kościoła katolickiego, dlatego że to jest wszystko niezgodne, co mówi Pismo Święte. Takim pierwszym fragmentem Słowa Bożego było to, że Bóg pokazał mi, w jakim miejscu ja jestem. Myślałem, że jestem dobrym człowiekiem, że wszystko robię dobrze, chodzę do kościoła, ale Pan wskazał mi takie słowo, bo był taki czas w moim życiu, że Słowo Boże było dla mnie jak jedyna deska ratunku. Piąty rozdział, pierwszy werset mówi, listu do Rzymian, może przeczytam. Wskazywał mi na to, w jakim miejscu byłem. Przed to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Bardzo się przelękłem tym słowami. Bardzo wielki strach padł na mnie, bo będąc katolikiem myślałem, że wszystko dobrze robię. Byłem ministrantem, dałem ziemię pod kościół, miałem bardzo blisko do kościoła, byłem oddany parafianinem, a jednak Bóg przez to słowo pokazał mi, że byłem człowiekiem zgubionym. Szedłem prosto do piekła, dlatego że Bóg pokazał mi moje życie, ono nie było doskonałe, byłem taki brudny, poczułem się taki niesprawiedliwy, mówiąc, że jestem dobrym człowiekiem. Bóg pokazywał mi cały czas moje grzechy. Byłem z tego powodu bardzo zasmucony. Nie czułem się z tym dobrze. Mówię, Panie, zbaw mnie, proszę ratuj moje życie. Nie chcę takiego życia. Chcę, abyś po prostu zmienił coś w moim życiu. Wracając do Słowa Bożego, często natrafiałem na takie fragmenty Słowa Bożego, właśnie jak psalm pierwszy, który mówił o tym, że szczęśliwy mąż, który nie idzie radą bezbożnych, ale ma upodobanie w zakonie Pana, a zakon Pana rozważa dniem i nocą. Bardzo pragnąłem tego w swoim życiu, aby Słowo Boże było przewodnikiem w moim życiu. Stałem się takim człowiekiem, takim rozbitkiem w domu, dlatego że ta rodzina, którą poznałem w Karolewku, tam była dla mnie takim wzorcem i chciałem się od nich uczyć tego Słowa Bożego i przyjąć Pana Jezusa w takim momencie, kiedy będę gotowy. Ale to nie następowało. Widziałem tak wiele nieścisłości w moim życiu. Nie byłem tym przykładnym ojcem. Ale prosiłem Pana w modlitwie, wstawałem rychło rano, wstawałem na kolanach. Prosiłem, Panie, pokaż mi, jak ma wyglądać moje życie. I kiedy naprawdę tak Bóg prowadził mnie przez Słowo Boże, to Ewangelia Jana, list, który pokazał mi, to był piąty, tu. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy komu? Temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i stanie przed sądem, nie stanie przed sądem, lecz przyszedł z śmierci do żywota. Bardzo się z tego wersetu Słowa Bożego ucieszyłem, bo mówię, jest nadzieja, że kiedy przyjdę do Pana Jezusa, ale nie byłem w stanie o swoich własnych siłach przyjść, dlatego był taki dzień w moim życiu, gdzie Bóg przyprowadził mnie 11 grudnia w 1994 roku. Stanąłem w modlitwie przed Bogiem.
wyznając swoje grzechy, prosząc Panie, wybacz mi, proszę oczyść mnie swoją świętą krwią, abym mógł zacząć nowe życie z Tobą. I Pan potwierdził to przez swoje słowo. To jest list, 8 rozdział. Listu do Rzymian. Jest 28 werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, bo do tych, których przedtem znalazł, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. I z tego wersetu Słowa Bożego bardzo się ucieszyłem. Z tego powodu też przyłączyłem się do kościoła zielonoświątkowego w Lesznie. Prowadziłem tam służbę właśnie porządkową, byłem w służbie sprzątającej, w służbie właśnie też przy Wieczerzy Pańskiej. Bardzo się cieszyłem, będąc w tym kościele. Kiedy czytałem Słowo Boże, a Duch Święty pokazywał mi na błędy w nauczaniu tych nauczycieli, którzy prowadzili nas do Boga, bardzo serce moje się zasmuciło. Z tego powodu wiele razy występowałem przeciwko tej nauce, właśnie jak chodziło o dary duchowe, to znaczy dary języków, były nadużywane, jak chodzi też o udzielanie i zgodę na ponowne związki. Wieczerza Pańska przez kobiety prowadzona, także miałem po prostu z tego powodu mnóstwo nieprzyjaciół. W zborze ja nie miałem wrogów, ale wrogowie mieli mnie, dlatego że zawsze stawałem na zadaniu takim, żeby stać na straży Słowa Bożego i czystości Słowa, bo gorliwość o Dom Boży pożerała mnie. Widząc grzech w Kościele, nie mogłem sobie z tym poradzić. Miałem z tego powodu wiele razy taki niedosyt, nie chodziłem do tego zboru, szukałem innych społeczności, też nie mogłem znaleźć. Na mojej drodze Bóg postawił też godenitów, weszłem w służbę godenitów, byłem tam 2 lata kapelanem. Bardzo się z tego cieszyłem, bo wychodząc z Ewangelią, to było moje pragnienie właśnie nieść Ewangelię ludziom zgubionym w tym świecie. Bóg prowadził mnie do różnych rodzin, też zająłem się takimi, Bóg mi takie dał serce mięsiste, mogłem pomagać. Wiedziałem, że to wszystko czyni Bóg. Ja sam nie byłbym w stanie, wiem, że bez Boga nie byłbym w stanie po prostu przyjść do Jezusa. Ale 9 lipca 1995 roku przyjąłem chrzest. I bardzo z tego powodu się uradowałem, bo wiedziałem, że stałem się dzieckiem Bożym, że Bóg przyjął mnie do swojej Bożej rodziny, bo miałem takie pragnienie właśnie słuchania Słowa Bożego, czytania, modlitwy. I był taki moment, gdzie Pan objawił swoje słowo. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Pragnienie mojego serca zawsze było, aby jak najwięcej ludzi przyprowadzić do Chrystusa, aby być użytecznym dla Boga i być taką osobą, która ma inne priorytety, inne pragnienia. Wszystko, co w tym świecie było, było dla mnie przeszkodą, abym szedł za Panem. Także otrzymałem też takie słowo. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Kochani bracia i siostry, był to dla mnie trudny okres mojego życia w Kościele, bo będąc w różnych środowiskach, w różnych zborach, widziałem właśnie odstępstwo od Słowa Bożego. Nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Często zostawałem w domu, modliłem się, Pan mi wskazywał słowo. Byłem człowiekiem rozbitym. Żona po prostu chodziła do tego kościoła. Nigdy nie miała przeciwko mnie. Słuchała tego, co miałem do powiedzenia, ale często też spotykaliśmy się z braćmi na takich rozmowach i zawsze padało tylko takie, że mam tylko ciągle jakieś pretensje. Także postanowiłem do tego zboru jakby po prostu nie uczestniczyć. Przyłączyłem się do zboru, do HZ-u. Żona też tam uczęszczała wraz z dziećmi. Ale był to taki trudny dla nas okres, bo tam też widzieliśmy braki właśnie w posługiwaniu Słowem Bożym, nie było nauczania, też fałszywa nauka na temat Ducha Świętego, brak w ogóle takiego zrozumienia dla nas.
byłem rozbitkiem w wierze, ale wróciłem do kościoła zielonoświątkowego, bo tam nie miałem sporów z tymi braćmi w taki sposób, że to robiłem publicznie. Robiłem to zawsze dyskretnie, gdzieś w domu, spotykałem się w kancelarii. Nie było to, że to było gdzieś rozsiewane i zasiewane z jakąś złością. Pan mi dawał naprawdę wielką łaskę, że mogłem wytrwać w tym czasie. Nie dałbym rady, kocham Boga. I jest zawsze realny w moim życiu. Był, jest i będzie, bo On jest moim Bogiem i wiem, komu powierzyłem swoje życie. I tego właśnie dnia, kiedy powiedziałem to przed moimi zbawiennikami, przed bratem starszym, rano udałem się do pracy, do Lubinia i w tego dnia uległem wypadkowi. Przy wyburzaniu ściany, ściana walnęła na mnie i zostałem przyduszony. Znalazłem się w szpitalu w Lubiniu. Tym faktem byłem bardzo wstrząśnięty, że taka rzecz się wydarzyła w moim życiu. Pytałem, Panie, dlaczego? Dlaczego do tego doszło? Będąc 2 tygodnie w tym szpitalu, wróciłem do domu, chorowałem jeszcze wtedy 4 miesiące, ale w tym czasie to był dla mnie czas pełen łaski i błogosławieństwa. Płakałem, co prawda, z bólu, wyłem, nie byłoby kto by mnie miał pocieszyć. Ale Pan przychodził ze swoim słowem i mnie pocieszał. Ale było to bodajże już 2 miesiące, jak leżałem w łóżku, bo miałem i nogę, i rękę pokieroszowaną, w ogóle rękę miałem niesprawną, prawą, nos złamany, szczęka złamana, głowa rozbita, także byłem w strasznym stanie. Ale Pan był moim lekarzem, On mnie uzdrawiał. Musiałem zrezygnować z 2 operacji z powodu COVID-a, nie zgodziłem się zaszczepić, powiedziałem, że nie tylko wyście są lekarzami na tym świecie, ale Pan Jezus Chrystus też jest moim lekarzem. I oni się z tego śmiali. Operacji nie ma na moim ciele, nie doszło do tych operacji. Bóg w wspaniały sposób mnie leczył, prowadził mnie. Ja ciągle chodziłem do Słowa Bożego, modliłem się, prosiłem Boże, pomóż mi, abym stał się tym narzędziem, które byś chciał używać. I wiecie, bracia, nie chciałbym tego przedłużać, tego świadectwa, dlatego chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że kiedy w tej nocy tak płakałem, modliłem się do Pana, wyszedłem z tego łóżka, uklękłem i poprosiłem, Panie, wybacz mi za wszystko, co się zasmuca w moim życiu. Nie wiem, co naprawdę jest tą przyczyną, że uległem temu wypadkowi, ale dziękuję Ci za te doświadczenia. Był to czas dla mnie takiej próby, wiary, miłości do Boga i wiem, że po tej modlitwie, kiedy składałem swoje życie na nowo w ręce Pana Jezusa, powiedziałem, Panie Jezu, oczyś mnie swoją świętą krwią, napełnij mnie na nowo Duchem Świętym. Pragnę iść za Tobą. I dostałem takie słowo, dziękczynienie za zbawienie w Chrystusie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławi w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski, który nam hojnie udzielił i poświęcił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją w Chrystusie, połączyć w jedną całość. Wszystko i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi i w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się jako cząstką nam przeznaczoną do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczynili do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i my, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, wszystko i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Bracia, kiedy to przeczytałem, bardzo się uradowałem w serce moje. Zacząłem śpiewać dla Boga pieśni. Zacząłem jeszcze bardziej
wsłuchiwać się w Jego głos, w ten cichy głos Ducha Świętego. Podziękowałem mojej całej rodzinie, moim córkom, mojej żonie za tą opiekę, którą no, była trudną taką opieką, bo będąc cały czas w łóżku, jednak mieli ko mnie mnóstwo takiej pracy, ale wiedziałem, że muszę pokazać, że to nie jest przeszkodą, aby iść dalej za Bogiem. Kochałem Pana Jezusa, kocham moją rodzinę, kocham ludzi, tak jak Bóg mnie nauczył przez swoje słowo, abym nauczył się cierpliwości, miłości dla każdego, abym darzył ich wszystkich właśnie takim pokojem i radością. I wiecie, zapragnąłem w swoim sercu posłuchać nauczania z innego kościoła. I Bóg mi wskazał Kościół Wolnych Chrześcijan. I powiem wam, tak patrzyłem z tyłu, ten napis właśnie bardzo mocno jakoś tak w moim sercu zadecydował, żeby właśnie tą naukę wysłuchać. I kiedy włączyłem Kościół Wolnych Chrześcijan w Mławie, właśnie był wykład Słowa Bożego na temat zbawienia i co z tym dalej zrobisz. Bardzo się ucieszyłem z tego wykładu, bardzo mi to pomogło. Zachowałem w sercu te wszystkie słowa i zapragnąłem dalej słuchać tych nauczeń z Kościoła właśnie Wolnych Chrześcijan. Wiem, że też brat Łukasz głosił Słowo Boże i brat Piotrek. I bardzo się z tego bardzo ucieszyłem. Ukrywałem to z początku przed moją rodziną, bo nie chciałem, żeby od razu jakieś były zgrzyty w domu. Ale serce moje coraz bardziej biło właśnie, aby słuchać właśnie wykładów Słowa Bożego właśnie z Kościoła Wolnych Chrześcijan. I kiedy już byłem przekonany przez Boga, Bóg mnie tak pocieszył i dał mi taki pokój w serce, pragnąłem zadzwonić do właśnie brata Darka Laskowskiego i kiedy odebrał ten telefon, powiedziałem o tym moim problemie, którym mam i przedstawiłem całą tą sprawę. Otrzymałem właśnie potwierdzenie tego wszystkiego, że jednak Duch Święty dobrze mnie prowadził w czasie, kiedy właśnie były te problemy, te fałszywe nauki i dlatego zostałem tak utwierdzony w tym wszystkim, że jednak warto podjąć walkę za wiarę, że być tym żołnierzem Pana, nie bać się ludzi, bać się Boga, bo wiemy, że kiedy staniemy przed Nim i odbierzemy tą nagrodę, to jakim my będziemy narzędziem w oczach Boga. I bardzo się z tego ucieszyłem. I bardzo pragnąłem być tutaj na tym miejscu z wami, poznać was. I był taki moment, to bodajże było 19 maja, o ile tutaj pamiętam. Tak, 19 maja przyjechaliśmy tu do Mławy wraz z bratem Heniem i Małgosią, z moimi przyjaciółmi tutaj w Chrystusie. Także bardzo się uradowałem z czasów, kiedy tu mieliśmy tą społeczność. Spotkałem się tu z Bogiem. Naprawdę odczuwałem Jego obecność. Bóg dotykał się mojego serca. Jadąc do domu, razem wyznaliśmy, że serce oddaliśmy tutaj Bogu. Że serce nasze należy do Mławy, do tego zboru. Było to ciężko dla mnie, bo dlatego musiałem też żonie powiedzieć. Ale nie było żadnych przeszkód. Bóg wszystko tak torował, tak, że oni słuchali tego wszystkiego, przyjmowali, zachowywali też w sercu. Nie mam żadnych z tego powodu problemów. Bóg mi pozwolił iść tą drogą. I nawet za zgodą mojej rodziny. Jeśli tak ci pasuje, niech cię Pan błogosławi. I z tym błogosławieństwem właśnie jestem też tutaj, żeby właśnie służyć Kościołowi, służyć Bogu, być w społeczności. I dlatego składam to świadectwo przed wami, bracia, prosząc was, abyście mnie przyłączyli do tego Kościoła, dlatego że będąc sam w domu, chciałbym spożywać razem wieczerzę pańską, łamać chleb i pić tego kielicha jednego i być właśnie ciałem Jezusa Chrystusa. Chociaż jestem tak daleko, ciałem nieobecny, ale duchem jestem z wami i sercem. Także bardzo prosiłbym o rozpatrzenie tego wniosku, tego właśnie świadectwa, które składam przed wami, abym mógł zostać członkiem tego zgromadzenia. Amen.